Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w Kino Poleca Lubnie. Dawno nie było, natomiast obejrzałam tak kozacki film, że stwierdziłam, że muszę nagrać Kino Poleca Lubnie. I bardzo możliwe, że teraz jakoś tak będę mieć większy zapał do tych Kino Poleca Lubnie, więc bardzo możliwe, że się parę pojawi, zwłaszcza, że ostatnio widziałam parę filmów. Ale dobra, przejdźmy do wisienki na torcie naszego dzisiejszego filmu. Dzisiaj pod lupę bierzemy sobie Player One'a. Słuchajcie, film ma ogólnie premierę za... Nie wiem, kiedy wam to wstawię, ale ogólnie 6 kwietnia w Polsce teoretycznie, natomiast w kinie był już dostępny, wyskoczyliśmy sobie z Natalią w sumie tak spontanicznie. Jeśli chodzi o samego Player One'a, to nie ukrywam, że gdzieś tam te zapowiedzi nie do końca do mnie... Nie do końca mi podchodziły. Nie ukrywam, że też często pisaliście mi o tej grze na streamach ze względu na to, że gra tam Smuga. Gra Smuga. Jeżeli ktoś oglądał, to wie, że to tak nie do końca wygląda. Natomiast o samym filmie. W 2045 roku ludzie tak naprawdę już nie wychodzą z domu, tylko siedzą w wirtualnej rzeczywistości. Jest specjalna gra stworzona. Nazywa się Oasis. Co jeśli chodzi o miejsce, tam można sobie, nie wiem, expić, są wyścigi, można się spotykać, jakieś takie... No centralnie taki real, tylko że... lepszy, bo każdy jest kim chce, jak chce i tak dalej. Oczywiście zasady proste, jeżeli umrzesz, to wszystkie zdobyte przedmioty, wszystkie zdobyte pieniądze i tak dalej tracisz i zaczynasz sobie od zera. Wszystko by było w porządku, gdyby nie fakt, że właściciel tego wszystkiego umarł i jako swoją spuściznę zostawił informację, że jest do zdobycia easter egg. Kto zdobywa easter egga, w sensie kto go odnajdzie, ten dziedziczy całą firmę, wszystko, może robić z tym, co mu się tylko żywnie podoba. No i oczywiście wszyscy zawodnicy gdzieś tam sobie ruszyli. Oprócz tego jego główny konkurent też ma całą ekipę ludzi, sztab ludzi, którzy się zajmują odnalezieniem tego easter egga, żeby on sobie mógł tą firmę przejąć i przerobić po swojemu. Powiem wam tak, Spielberg odwalił kawał dobrej roboty. Film się na pewno spodoba graczom i również miłośnikom horrorów. Nawiązanie, mały spoiler, ale nawiązanie do Lśnienia jest genialne. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak dobrze się bawiłam. Ja nie ukrywam, że cały czas siedziałam w kinie i miałam po prostu ciarki i mi było tak o, i co oni jeszcze wymyślą. Ja to nie ukrywam, że jestem wielką fanką tego typu rzeczy. Oczywiście tam walki i tak dalej, natomiast powiem wam szczerze, że to, co mi się w tym filmie spodobało, to, że jest bardzo fajna równowaga pomiędzy akcją a spokojniejszymi momentami. Nie ma przesadzania jednego, nie ma przesadzania drugiego i też mam wrażenie, że te sceny akcji nie były tak zrobione wbrew pozorom bardzo kosmicznie, bo mam wrażenie, że teraz w niektórych Szybkich i Wściekłych jest więcej kosmosu niż w Player One. Nie ukrywam, że film mi się bardzo podobał, ja go oceniam 9 na 10. Dalej jestem pod wrażeniem, dalej mam po prostu uśmiech na twarzy i jest jedna rzecz, która mi się bardzo podoba. Obsada nie jest jakaś super znana. Tego gościa, który grał tam sobie złego, w sensie Nolana, w miarę kojarzy. Cała reszta gdzieś w ogóle nie ma klimaty, nie kojarzyłam wcześniej, ale jest naprawdę fajnie zrobione. Przy okazji myślę, że film też może uświadomić dużo młodych ludzi, że to, jak ktoś się kreuje w internecie, w sensie, że właśnie jest, nie wiem, jakimś tam kozakiem, facetem i tak dalej, później w realu się może okazać, że jest zupełnie inaczej. I to jest bardzo fajnie pokazane, także myślę, że film jest przy okazji taką podprogową przestrogą dla młodszych jednak graczy. Natomiast ja nie ukrywam, że jestem filmem zachwycona, z całego serca wam go polecam. Jeżeli oglądaliście, to piszcie, jakie macie opinie. I cóż, to tyle w dzisiejszym Kinem Poleca Lubnie. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!